Dzień dobry, Martyna Czekalska, Łódź 24. Naszym dzisiejszym gościem jest nowy trener Pelikana, pan Maciej Bartoszek. Dzień dobry. Dzień dobry, witam pan. Panie trenerze, tęsknił pan za ławką trenerską? No tak, na pewno, także to była dosyć długa przerwa, także oczywiście to odpowiedź na to pytanie jest myślę, że znana i bardzo prosta. Tak, brakowało mi już tego i to nawet bardzo. Jakiś czas temu wydawało się, że poprowadzi pan Okociński Brzesko. Był też temat Pogoni Szczecin i Floty Świnoujście. Ale jednak jest pan w Łowiczu. Dlaczego te wcześniejsze próby zatrudnienia pana nie udały się? No, ja już parokrotnie tam wypowiadałem się na ten temat. No, na ten okres całej przerwy złożyły się też różne wydarzenia w moim jakby życiu osobistym, rodzinnym, także no po prostu nie zawsze pewne sprawy pozwalają na to, żeby można oddać się swojej pasji, prawda, i swojej tej pracy, którą by chciało się wykonywać, bo akurat ona wiąże się bardzo często z wyjazdami, ze zmianą bardzo często adresu zamieszkania, także no akurat w tym momencie, kiedy były te pewne propozycje, niestety nie szło pewnych spraw pogodzić. A proszę powiedzieć, jak wyglądały w takim razie rozmowy z Pelikanem, które były no, bardzo krótkie? Były bardzo krótkie i konkretne, bo czasu było mało. Zresztą tak naprawdę do tego czasu już nam będzie brakować i w pewnym sensie będziemy jakby gonić ten czas, który już jakby w pewnym sensie, nie chcę mówić, że stracony jest, tak, bo zespół jednak pracował i tak dalej, ale no jeżeli chodzi o mnie, no to tak naprawdę już zasiadłem na łodzi, która została wystartowana, tak, no bo objęcie zespołu na 4 dni przed pierwszym meczem o punkty, no to jest bardzo niekomfortowa sytuacja. No, w każdym bądź razie myślę, że już w meczu z tą Concordią były momenty takiej gry, jakiej bym oczekiwał, chociaż no, mamy bardzo wiele do poprawy, bardzo wiele pracy mamy również pod kątem motorycznym. Przychodząc do Pelikana, musiał pan kojarzyć pewnie niektórych zawodników, przynajmniej z nazwiska, bo raczej nie współpracował pan z żadnym poprzednio. Nie, tak się składa, że nie pracowałem z żadnym z tych piłkarzy poprzednio, ale wielu znam. Tak, tak, tak było. Zresztą czy to Maciej Wyszogrodzki, Adrian Świątek, Derbich, Koman, no jest wielu piłkarzy. W tej chwili nie będę wymieniał może wszystkich, bo to nie o to chodzi, o Pascale Kłemę, których gdzieś tam na jakichś boiskach wcześniej widziałem, bądź z którymi miałem jakiś, powiedzmy, kontakt na zasadzie właśnie obserwowania poszczególnych meczy i wiem, co niektórzy piłkarze w danych klubach, jak wyglądali, co potrafią zrobić na boisku, na co ich stać. Po 19 kolejkach Pelikan jest 10. Traci 2 punkty do 8 w tabeli Wisły Puławy. To jest sytuacja trudna, na pewno nie beznadziejna. Jaka to jest sytuacja? Chyba nic, gdybym... Ja bym powiedział tak, że jeżeli patrzeć na tabelę i różnicę punktów, no to sytuacja jest generalnie dobra. Nie jest ona beznadziejna, nie jest ona rewelacyjna, ona jest dobra, tak? Przed nami jeszcze jest wiele spotkań, wiele punktów do zdobycia i na pewno Pelikan w każdym spotkaniu, tak jak wszystkie zespoły, które do tej pory prowadziłem, będzie walczył zawsze o zwycięstwo, tak? Ale na to, żeby ten zespół wyglądał tak, jakbym tego sobie życzył i żeby to zaczęło tak naprawdę przynosić, mam nadzieję, odpowiednie efekty, no jeszcze troszeczkę czasu będzie trzeba, ale do tego czasu, tak jak mówię, jest mało, to też myślę, że do każdego meczu w tej chwili będziemy podchodzić indywidualnie w zależności od dyspozycji w tym momencie piłkarzy zespołu, w którym są miejscu, tak jak powiedziałem, pod kątem przygotowań, tak, bo tu jest też dosyć ważna i istotna sprawa, co było widać już w pierwszym meczu. Także myślę, że to, co bym chciał widzieć, tak naprawdę już bardzo ambitnie grający zespół, bardzo szybko wyprowadzający składne akcje, zespół, który będzie walczył o każdy metr boiska,
No mam nadzieję, że to już za kilka kolejek będzie widoczne. Wrócę jeszcze do tego pierwszego meczu, czy tego z Elbląga. Trochę pechowo, prawda? No ta ostatnia, znaczy ta bramka stracona w ostatniej tak naprawdę dwóch minutach, w ostatniej minucie. Chociaż Concordia była lepsza. A czy Concordia? Concordia myślę, że przede wszystkim jest na pewno w innym momencie, w tym momencie, ale na pewno jest zupełnie w innym etapie jakby przygotowań, tak? Powiedzmy sobie szczerze, to też gdzieś tam będzie różnie wyglądało w danym momencie i po iluś rozegranych meczach. Na pewno Concordia była, że tak powiem, piłkarze poszczególni po Concordii byli szybsi w niektórych akcjach, tak? Ciężko było zasekurować odpowiedni fragment boiska. Bardzo często z większą łatwością wygrywali pojedynki na jeden na jeden. No to sprawiało trochę problemów, ale jeżeli chodzi o pierwszą połowę, to uważam, że akurat w tej pierwszej połowie to bramka strzelona przez nas była na pewno potwierdzeniem tego, kto przez tą pierwszą połowę wyglądał lepiej na boisku. Zarówno myślę pod względem organizacji gry, jak i próby przeprowadzenia składnych akcji. Można by powiedzieć, że właśnie ten mecz jakby miał tak dwa oblicza i dwie połowy. W drugiej połowie jednak mieliśmy coraz większe problemy z upilnowaniem szybkich zawodników. A odnośnie tego pecha, ja powiem tak, no nie można mówić o pechu, jeżeli ktoś, za przeproszeniem, zawala swoją robotę, tak? Dzisiaj w szatni będziemy o tym mówić. To wszystko doskonale wiemy, kto po przeanalizowaniu zapisów wideo, doskonale widać, kto w tym momencie, w przystałym fragmencie się zdrzemnął i będzie musiał w szatni zostać za to rozliczony. Zawodnik taki... Ten zawodnik, który strzelił bramkę, no nie powinien zostać wolny w strefie naszego pola karnego i tak naprawdę nie powinien z taką łatwością oddać strzał na naszą bramkę, tym bardziej, że to się wszystko działo na niecałą minutę przed końcem spotkania. Przecież w momencie, kiedy sędzia rozpoczął mecz, praktycznie piłka została gdzieś tam przez nas wyprowadzona i za chwilę był koniec meczu, także to nie był pech, tylko gapiostwo i głupota, także tak to trzeba nazwać. Przed nami pierwszy mecz trenera Macieja Bartoszka przed własną publicznością w niedzielę ze Zniczem. Czego możemy życzyć nowemu szkoleniowcowi przed tym spotkaniem i przed całą nadchodzącą Rudną? Myślę, że tego samego co wszystkim, tak? Bo jestem tu po to, żeby wspólnie z kibicami, sympatykami Pelikana cieszyć się na koniec sezonu dalszym bytem na drugoligowych boiskach, a jeżeli udałoby się cokolwiek więcej, no to już będzie tylko, można powiedzieć, wielki sukces nas wszystkich, ale bardzo ważną rzeczą jest to, żeby Pelikan po prostu znalazł się w nowym sezonie, w nowej drugiej lidze centralnej. Dziękuję. Naszym dzisiejszym gościem był nowy szkoleniowiec Pelikana, pan Maciej Bartoszek.